jeszcze raz. Nazywam się Ola Mirecka i jestem projektantką. Uwielbiam kreować świat wokół siebie. Jesteśmy w miejscu, gdzie mam swoje studio w centrum miasta Aarhus. Są tu różne warsztaty, jest ceramika, jest tkanina. Taki cały mój plac zabaw, który mam jako projektantka. Współpraca była naprawdę wspaniała. Zespół, który w Pagedzie prototypował moje krzesło, ma olbrzymią wiedzę i jakby ten knowledge, którego mi brakuje, od razu się przekładał na tworzenie tego prototypu, dając mi olbrzymie pole do stworzenia projektu, który jest dla mnie też ważny. Ten mebel posiada w sobie piękno samego rzemiosła, które meble Pagedu posiadają. One są naprawdę dopracowane, jest w tym dużo ręcznej roboty, jest to dobra jakość. To ma w sobie historię i kulturę i to rzemiosło, które jest tutaj naprawdę żywe. Moją rolą jest dodanie takiej lekkości, tego powiewu trochę szaleństwa. I zaczynam się tym bawić i właśnie ta zabawa jest takim moim trochę kluczem do projektowania. Ten pomysł się pojawił bardzo wcześnie i na początku pomyślałam, że może to jest zbyt proste. Jedyne, co chciałam do niego dodać, to jest oparcie, bo chciałam, żeby był bardziej wygodny. Dodałam coś, co jest bardziej mną, czyli właśnie tą zabawą i coś, co jest budowaniem na tej formie, jakiejś właśnie innej narracji, innej opowieści. W briefie tego projektu było też to, że on ma być dobrze wyglądać we wnętrzu, ale też ma być czymś, co w jakiś sposób też reprezentuje kobiecość w tym meblu. I też chciałam w jakiś sposób dodać coś, co może pochodzić z tego świata i może też rezonować z odbiorcą, którym jest kobieta. I stąd też pojawiła się ta biżuteria, ta perła, która jest bardzo piękna, więc zaczęłam prototypować elementy o różnych kształtach i wielkościach, koraliki, które by się pojawiły na oparciach i ramionach fotela. Odeszłam od tej zabawki dla dzieci, żeby też pchnąć to trochę bardziej w taką stronę dorosłą. Nie chciałam też, żeby to krzesło było bardzo kolorowe, dlatego żeby właśnie był ten kontrast z tą zabawą, która daje interakcję i wprowadza już ruch, który sam w sobie jest jakby bardzo barwny. Dobrałam kolor korali, które są perłowe, bo skojarzyło mi się to też z takim sznurem pereł, które są trochę bardziej nieregularne i są w jakiś sposób takim klejnotem, który się pojawia na tym krześle. I przeszłam w bardziej taki klasyczny, elegancki produkt. Poprzez dodanie tych koralików, ruchomych elementów, nawiązuje dialog z użytkownikiem. I on nawiązuje dialog z przedmiotem, który jest jego mebel. Więc ten dialog pojawia się na wielu poziomach. Ja, jako projektantka Ola Mirecka, daję użytkownikowi coś, co on może zmieniać, co daje mu taką wolność kreacji też w posiadaniu tego mebla.